Serdecznie witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Koledzy, kiedyś nagrywałem taki filmik i na tym filmiku wspomniałem o mojej chorobie płucohodowcy i opowiedziałem tam, jaki lek mi pomógł na to, a bardziej zioła. I nie myślałem, że tak dużo zapytań będzie w tej sprawie i wiele ludzi do mnie dzwoni, żeby opowiedzieć o tej chorobie i o tym środku, który mi pomógł. Trochę dzisiaj będzie mniej związane z gołębiami i opowiemy to, jak to u mnie wyglądało. Kiedyś parę lat temu, bardzo dawno, zachorowałem. Nie wiedziałem, myślałem, że to może od zimnego picia, ale strasznie zaczęło mi tak charczeć w klatce i odrywały się takie białe skrzepy. Zacząłem jeździć po wszystkich specjalistach, lekarzach. Pobrali mi krew, wysłali do instytutu. Zbadali, że to chyba w Siedlce, czy gdzieś tam Instytut Rolnictwa, czy coś takiego było. Przemyśl, czy coś takiego. Pobrali krew, wysłali i stwierdzili, że jestem uczulony na białko gołębie. Ze szpitala do szpitala, z kliniki do kliniki i wreszcie zaaplikowano mi sterydy. Sterydy się nazywały, żeby nie skłamać, Enkorton. Enkorton, brałem ten Enkorton przez około 9 miesięcy chyba. To było tak, że najpierw brałem wzrostowo i później przez jakiś czas musiałem zmniejszać dawki. Fakt, to mi pomogło, ale nie na długi czas. I znowu ta choroba wróciła mi. No i przez ten Enkorton tylko dostałem ciśnienie nadtętnicze, cukrzycę posterydową. No i zaczęły się problemy. I to takie problemy, że na przykład przychodziło, odchodziło. Przychodziło, harczałem, spać nie mogłem, na lewej stronie musiałem się obracać i nagle odrywał się taki potężny skrzep. I kiedyś, nie kiedyś, tylko w tamtym roku, zadzwonił do mnie kolega, a ta choroba już mnie cisnęła ze 3 miesiące i to tak bardzo mocno. Nie mogłem w ogóle spać, spałem po 2-3 godziny, straszny kaszel, harczenie i to odrywanie. I zadzwonił do mnie kolega taki z Wuppertalu, Krystian. I tak żeśmy rozmawiali, miał przyjechać na ryby. Ja już to chyba kiedyś opowiadałem, ale krótko. Miał przyjechać na ryby, ja mówię, stary, mówię, tak się źle czuję, mówię, że chyba odjadę, mówię. Chciałbym, żeby mnie ktoś dobił, bo już po prostu przez 3 miesiące kaszel mnie wykańczał. On do mnie mówi, słuchaj, tutaj jest w Wuppertalu taki lekarz. Mówi, zadzwoń do niego, co ci zależy, ziołami leczy, nie? No i powiem wam, że... A mówię, zadzwonię. Zadzwoniłem do gościa. Facet kazał mi zrobić zdjęcie języka. Wysłałem mu to zdjęcie. Kazał mi tam jakieś zrobić małe badania. Wysłałem. Oddzwonił do mnie i stwierdził, że mam chorą śledzionę. Że moja śledziona coś tam wytwarza. Rzuca to na płuca i na oskrzela. Wytwarza się drzewo oskrzelowe i dlatego harczę i mi się takie coś odrywa. I mówi, czy jak, jeżeli chcę, to on mi może przepisać jakieś zioła chińskie. Te zioła chyba przyszły z Luksemburgu. Ja wam powiem, że jak było to, jak ręką odjął. Wziąłem dosłownie 4 razy, 15 minut przed posiłkiem, po łyżeczce rozrobiłem. I od tamtej pory, to jest normalnie niewiarygodne, ale od tamtej pory wszystko mi ustało. No i też bardzo dużo telefonów od ludzi. Bardzo dużo. Nie myślałem, że naprawdę tak wiele ludzi choruje. I przekazałem numer telefonu do tego pana. I oni sobie dzwonili. Nie wiem, czy jak tam nie oddzwonili już do mnie, czy im to pomogło, czy nie, ale u mnie zadziałało to cuda. Także jakby ktoś chciał, koledzy, to proszę do mnie zadzwonić. 605 531 930. Mogę wysłać numer telefonu. Pan mieszka w Niemczech. Ja nie znam, nigdy go na oczy nie widziałem. Byście sobie nie myśleli, że mam z tego jakieś profity czy coś. Po prostu dla tych, którzy się borykają z tą chorobą, bo ja się borykałem
tyle lat i nikt mi nie umiał pomóc. No nikt, żaden lekarz, każdy znowu mi chcieli dać sterydy. A tu przez jeden telefon telefonicznie wysłali mi zioła i od tamtej pory jestem zdrowy. Jakby ktoś chciał, naprawdę to mogę polecić tego pana, dać numer telefonu. Gość na WhatsApp, do niego trzeba zadzwonić. Gość mówi po polsku, także wszystko doradzi. I z tego, co z nim rozmawiałem, to on leczy różne choroby. Nie tylko płuca, ale i tam i znowotwory jakieś i to, i ściąga te zioła z Chin. No wiadomo, medycyna chińska, zielna. Naprawdę, u mnie to pomogło. Zaraz przejdziemy do domu. Ja pójdę i pokażę wam na komputerze, bo to jest może trochę obrzydliwe, jak to wygląda, to co mi się odrywało, ale wam pokażę, żebyście wiedzieli, czy może u was są podobne objawy. Tutaj siedzą samiczki lotowe z drużyny córki, która zrobiła w tym roku Mistrzostwo Polski, Młodzieżowe Mistrzostwo Polski. Jeszcze gołębie mam niesparowane na dzień dzisiejszy. Mamy chyba 4 lutego. Jeszcze planuję gołębie złączyć za tydzień, koło czwartku, piątku. Zimno jest, a w tamtym roku też łączyłem późno gołębie i rewelacyjnie się spisywały w lotach młodych. Nie musiały to być wcale gołębie zimowe, na wdowce. Ważne, że były zaciemniane, bo tutaj nie gra lotko, tylko chodzi o pokrywę i te gołębie robiły mi, a łączyłem chyba w lutym w tamtym roku koło czwartego i te gołębie mi robiły niesamowitą robotę. I to jeszcze powiem wam, że nie z pierwszego lęgu, tylko z drugiego lęgu jeszcze lepiej leciały, także wcale tutaj myślę, że nie gra roli, czy one są takie zimowe, wcześne, żeby grać na wdowca nimi. Po prostu jak mają, jak są zdrowe, wszystko poszczepione fajnie i mają całą pokrywę zrzuconą, to one dają z siebie wszystko. Tutaj siedzą samce, które są szykowane. O, jak widać, szykowane są Hardy Kruger z Black Power od Krzyśka. Jest tu, myślę, super parę gołębi. Szpaki, pitbullki. O, u kolega ostatnio oglądałem film, Paweł Sucholas po jednym z tych szpaków ma fajnego gołębia, który mu zrobił 2 razy pierwszy konkurs i 8. W tym roku też zamówił z tych gołębi. Także ptaszki będziemy przenosić do boksów. Po co mają się męczyć w boksach? Tam nawet nie ma jak wykąpać. Siedzą sobie tu. W środę będą przeniesione i będą sparowane. Tutaj jeszcze koledzy mam. O, właśnie. Został mi jeden bardzo fajny gołąb z targów. Szpak po mojej najlepszej samicy, właśnie matce tamtych dwóch szpaków, co jeden jest ojcem u tego z Pawła Sucholasa. Troszkę późniejszy, matka z tych oryginalnych GB z końcówką 149, a samczyk od Krzyśka Szkolnego z tych szpaków, który po bracie mu wydał drugą lotniczkę chyba Polski, wtedy pamiętam taką szpaczkę. Także chciałbym, przejdziemy teraz do domu, chciałbym wam pokazać to dalej z tą moją chorobą, czy macie może podobne, mieliście objawy. No i jeżeli da się, to mówię, mogę wam pomóc, nie ma problemu. Podam numer telefonu, każdy niech sobie zadzwoni, porozmawia. Bo to jest naprawdę bardzo ciężka choroba, tyle co ja przez nią przeszłem. To chciałbym, żeby ludzie się tak nie męczyli, bo mówię, byłem u wielu lekarzy i nikt nie umiał mi pomóc, a tutaj mnie wyleczył jeden gościu. Kanareczki śpiewają od Darka Binka. Darek jeszcze mi tam coś hoduje, także czekam jeszcze na kanarki. Mają przyjechać z Zakopanego. Muszę też zadzwonić do mojego kolegi, też hoduje, żeby takie czerwone widziałem, żeby mi coś przysłał. Zrobiłem taką wolierkę fajną, dużą, żeby miały naturę. Te odbieńka przepiękne, ptaszki śpiewają. Darek jak coś daje, to zawsze szczerze, od serca, nigdy nie pożałuję. Jestem bardzo z nich zadowolony. Także przejdziemy do domu i pokażę wam, jak to u mnie wyglądało, co to, jak to wyglądało, to co mi się odrywało.
Jestem już przed komputerem, a więc zobaczcie, taki odlew z oskrzeli, jeżeli to wrzuciłem do szklanki, to tak to wyglądało. Jest to nieprzyjemny widok. Wygląda jakby drzewo wyrwał, uciął korzeń i wrzucił do wody. Zobaczcie. Nie wiem, czy wam się takie coś samo robi. O, wyszło mi się stąd. A jak to wyplułem na ziemię, to tak to, koledzy, wyglądało. Także mówię, jeżeli będziecie chcieli, to nie ma problemu. Dam numer telefonu. O, mam tutaj. Zapraszam was również na Facebooka, na naszą stronę Dominik Magdalena Palarscy. Można przejść Mistrzowska Hodowla Rodziny Palarskich. Jest strona na Facebooku. Wystarczy ją polubić. Wrzucamy tutaj wiele ciekawych rzeczy. O, tak wygląda Mistrzowska Hodowla. Koledzy, co jeszcze? A następny filmik, jaki nakręcimy, to chciałbym pokazać kurację, którą będziemy przeprowadzać na totalną dezynfekcją i trichogreenem, i wytłumaczyć dawkowanie z tego względu, że jak się zrobi teraz tyle gołębie, wody nie wypiją i mocniejsze stężenie, to lepiej dać przez karmę. O, tutaj przyszła gazetka hodowca nowa. Dekoracja mistrzów. Bardzo fajnie to wszystko wyszło. O, tutaj jest córeczka Blanka. Młodzieżowe Mistrzostwo Polski, która tutaj zdobyła ten piękny pucharek. Także koledzy, pozdrawiam i służę pomocą. Mówię, jak ktoś chce, to niech zadzwoni. Link do strony na Facebooku Mistrzowskiej Hodowli wkleję pod filmem. Jakby ktoś chciał, to zapraszam wejść, polubić. Tam wrzucamy wiele bardzo fajnych rzeczy. Pozdrawiam i dobry lot.